Marcin, no taki remis bardzo boli, bo tak naprawdę dzisiaj w Kaliszu powinny zostać 3 punkty. Tak jak mówisz, zdecydowanie tak, już w pierwszej połowie powinniśmy zamknąć ten mecz. Mieliśmy multum sytuacji i Jarota tutaj, że tak powiem, sami byli w szoku, nie wiedzieli, co się dzieje. Ale i taka jest piłka niestety, nie wykorzystaliśmy tych sytuacji i jedna przypadkowa gdzieś piłka za linię obrony i tracimy bramkę na 1-1. Trenera Niedźwiedzia trochę poniosła fantazja, mówiąc po meczu, że to oni byli dzisiaj zespołem lepszym. Jak ty to widziałeś z perspektywy boiska? Ja tutaj nie będę wypowiadał się na temat tego, co powiedział trener Niedźwiedź, to jest jego sprawa i jego słowa, ale wydaje mi się, że absolutnie tak nie było. W pierwszą połowę, tak jak powiedziałem, przeważaliśmy. W drugiej już gra się bardziej wyrównała, ale na pewno nie stwierdzę, że Jarota był w tym meczu lepszy. Teraz wyjazd do Koszalina, który przegrał 5-1, na pewno będą chcieli się odbić. Jak wy mentalnie podchodzicie do tego spotkania, bo pasa bez przegranego spotkania trwa coraz dłużej. Myślę, że gramy coraz lepiej i tak jak w szatni sobie teraz na gorąco powiedzieliśmy, że żeby grać tak jak w pierwszej połowie, to myślę, że naprawdę będziemy te punkty zdobywać i będziemy groźnym przeciwnikiem dla każdej drużyny w tej lidze i te punkty będziemy naprawdę zdobywać, bo z meczu na mecz gramy coraz lepiej i tego nie da się ukryć.